Hej, witajcie na kanale Basiawka też z tej strony. Oczywiście Basia, dzisiaj was zapraszam na 23 dzień. Kochani, powiem wam, że tak od paru dni chodzę i w sumie prawie nie jem śniadania. Albo zjem coś tak na szybko, jakieś takie naprawdę jajecznice, albo ostatnio się mocno degustuję. Po prostu zwykły mascarpone tak naprawdę z owocami, taki z masełkiem, to co też wam w sumie tu podrzucam z tego mojego takiego przepisu na słodkie. I tym się zajadam, a nie jem praktycznie w ogóle pozostałych posiłków. No i dzisiaj miałam dosyć trudność wymyślić coś. I tak otworzyłam lodówkę, mówię, o, zrobię zawijaski z ogórka. Ale ogórek okazał się zepsuty, więc zabieram się za coś troszeczkę innego. Więc będę dzisiaj robiła makaron z pora, pierwszy raz. Ale myślę, że będzie dobry, bo ja uwielbiam por. Zresztą co na smalcu nie jest dobre. I do tego zrobię mięso zawijane w cukinii. Jeżeli chcecie zobaczyć jak, oczywiście zostańcie do końca. No i co, zaczynajmy. I oczywiście pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górę, subskrypcji mojego kanału, no i komentarzu tam na dole. I dzisiaj niech ten komentarz będzie brzmiał zawijaski. Będę wiedziała, kto mnie ogląda. Do wykonania naszego obiadu będziemy potrzebować dwa pory, tą część tylko białą i niezielone liście. Do tego jedną cukinię, jedną pierś z kurczaka, smalec, cytrynę, oczywiście przyprawy. Na patelnię wrzucam tłuszcz i czekam, aż się rozpuści. Dorzucam kurczaka. Kurczaka pokroiłam na takie paseczki. Mam go mrożonego, ale to będą akurat takie idealne paseczki. To się fajnie tutaj wszystko nam upiecze, usmaży. Kochani, w garnku obok... Oj... Mam nalane pół wody i cukinię pokrojoną na takie paseczki. Właśnie wrzucam do tego i będę sobie to gotować. Ale tak tylko naprawdę chwilę, żeby to zmiękło. Kochani, i obsmażone mięso. Już do niego nie trzeba żadnych przypraw dodawać, jeżeli macie ten smalec właśnie ze skwarkami. Bo to nadaje nam idealnego dodatku smakowego. I biorę sobie na talerz nie kawałki mięsa. A na smalec wrzucam pokrojonego w paseczki pora. Wyciskam do tego sok z cytryny przekrojonej na pół. Przyprawiam pieprzem, ale tylko odrobiną i solą. I odrobiną gałki muszkatołowej. Całość do porządku mieszam razem i czekam, aż nasz makaron zmięknie. Możecie przykryć, wtedy to się dużo szybciej zrobi. W międzyczasie odsączam moją cukinię i zostawiam na talerzu, tak żeby wystygła. Gotowy por wyłączamy. Oczywiście wykładamy na talerz. I kochani, bierzemy sobie nasz por, naszą cukinię. Możecie jeszcze sobie na przykład posmarować tu śmietaną, dorzucić żółtego sera. I wrzucamy nasze mięsko. I zawijamy w cukinię. Takie rolatki. I takie mięsko podane na naszym porze. Uzupełnia się smakowo idealnie. Jeżeli tego typu filmy wam się podobają, zapraszam do subskrypcji mojego kanału, zostawienia łapeczki w górze, komentarza. Dzisiejsze hasło w komentarzu to zawijaski. No i co? Do zobaczenia jutro. Dzięki, że jesteście, dzięki, że mnie oglądacie. Trzymajcie się cieplutko. Pa, pa, hej.